Cześć Wam. 10 tysięcy złotych na same części zapłaciłem w przypadku tego fordowskiego, ordynarnego prostaka. Za 10 tysięcy złotych też go kupiłem i teraz jest wart około 16 tysięcy złotych. Zrobiłem biznes życia. Dajcie znać w komentarzu, czy też jesteście takimi świetnymi biznesmenami i dofinansowujecie swoje samochody. A ja zapraszam Was na bardzo merytoryczny, tak nieskromnie uważam, odcinek o Fordzie Focusie MK2 po faceliftingu, o wszystkich jego wadach i o wadach silnika, który w nim siedzi, czyli 1.6 Duratec 101 koni. Zapraszam. To auto jest moją porażką zawodową, bo to jest pierwsze auto, które nie dowiozło mnie do celu. Skończyło na lawecie pod Radomiem. Przy 120 km na godzinę nagle zgasł. Ledwo doczłapałem się do stacji benzynowej. No i tyle. I to był koniec podróży. Nie dawał wcześniej żadnych objawów. Zanim opowiem Wam o wszystkich wadach tego Forda Focusa MK2, to mam jeszcze taką dygresję, że poprzedni właściciele, prywatni zresztą ludzie, to byli mistrzowie świata w sprzedaży samochodów, bo po prostu sprzedali mi go 5 minut przed tym, jak zepsuły mu się wszystkie części eksploatacyjne naraz. Przejdźmy do konkretów. Zacznę od silnika, a potem omówimy sobie całe auto dookoła. A tak naprawdę to zacznę od tego, czyli bezmyślnego sposobu otwierania maski przedniej. Wymyślił go na pewno ktoś, nie da się jedną ręką otworzyć, wymyślił go na pewno ktoś, kto był synem wiatru i kurzu, czyli po prostu tumanem. Po co kolejny mechanizm, który się psuje? Tutaj jest takie cięgno, dwie kulki. Te kulki się wyrabiają, to się psuje. Nie jest to drogie, bo nic w tym Fordzie tak naprawdę nie jest drogie. No ale to jest kolejna taka bezsensowna rzecz, która się psuje. I tutaj brudzi nam się często ten kluczyk, brudzi nam się ręka. Po co tak? Jak już jesteśmy przy otwieraniu maski, to zawsze tak było, jest i będzie, że bidoki muszą sobie same podnosić klapę i podpierać ją pałąkiem. Tylko ludzie zamożni mogą mieć teleskopy, których produkcja kosztuje teraz po 5 zł za sztukę, ale nadal tak jest twardo i w ekonomicznych markach teleskopów nie zaznacie. Kamerę mam skierowaną na wygłuszenie maski, które w autach tak naprawdę nic nie daje, jest świetną przekąską dla kun. Moje też było wyżarte i musiałem je wymienić, zresztą jak większość rzeczy w tym samochodzie. Przejdziemy sobie teraz od lewej do prawej strony, opowiem Wam o silniku, a najpierw takie rzeczy ogólne. To jest silnik 1.6 Duratec 101 koni SHDB, który powstał przy współpracy z Yamahą. Znaczy jego poprzednicy powstali, czyli Zetek i Zetek SE, a on na nich bazuje. Nie wiem jak Ford to na kwitach ogarnął albo kto to ogarnął, ale ja mam w dowodzie, że on spełnia normę emisji spalin Euro 5. Jak to się dzieje w jego przypadku, to ja tego zupełnie nie wiem. Na kwicie się zgadza. Jest to silnik niezawodny, dużo pali, ale za to jest wolny. Spala gdzieś tak w mieście około 10, 9,5-10, po trasie 6,5-7, a średnie spalanie ma około 8,5 litra. Jak dla mnie trochę przysporo jak na tę moc. Brakuje mu szóstego biegu i to jest bardzo odczuwalne na trasie, bo trzyma jakieś horrendalnie wysokie obroty przy 120 km na godzinę. Tak w ogóle to uważam, że to jest jego prędkość maksymalna, te 120 km na godzinę, taka maksymalna, komfortowa, bo powyżej to już jest bardzo głośno, już strach w ogóle tym jechać. Sporo osób pyta właśnie, czy to ten silnik stworzyła Yamaha. No teoretycznie tak, Yamaha przy współpracy z Fordem stworzyła jego poprzedników, na których on bazuje i dzieli z nimi swój blok i wszystkie te rozwiązania. Także można powiedzieć, że opracowywała go Yamaha, on też ma taką charakterystykę yamachową, że wysoko się dosyć kręci, żeby uzyskać moc. Teraz sobie omówmy ten silnik od lewa do prawa. Tutaj mamy zbiorniczek płynu chodzącego. Akurat Durateki nie mają takiej tendencji do przegrzewania się czy do ubytku tego płynu chłodzącego, co ma miejsce w 1.6 EcoBoostach, o których też Wam zrobię odcineczek. Przejdziemy dalej. Tu mamy poduszkę silnika. Kosztuje 190 zł, bardzo łatwo się ją wymienia. Tutaj mamy rozrząd. Co do rozrządu, to początkowe paski
rozrządu były bardzo słabe i zalecano, żeby wymieniać je co 60 tysięcy kilometrów. Teraz to w sumie nie wiem, czy są trwałe, czy nie. Ja mój miałem wymieniony przy przebiegu 215 tysięcy kilometrów, a teraz ma 250, więc na razie go nie ruszam. Jeżeli chodzi o olej, to oczywiście zawsze po zakupie samochodu wymieniam. Robię płukankę, wymieniam olej i dolewam ceramizera. I też tak w tym przypadku zrobiłem. Ten silnik nie ma tendencji do brania oleju, czego nie można powiedzieć o na przykład jego rywalu, czyli 1.6 MPI. Ten mnie oleju w ogóle nie bierze i mi się taka sytuacja podoba. 1.6 MPI biorą. Dalej, tutaj mamy świece, przewody i cewkę. I teraz ten układ jest dosyć wrażliwy w tym samochodzie. Warto to sobie przy zakupie zmienić, bo nie jest to drogi koszt. Słyszałem takie opinie użytkowników, że tutaj dostaje się woda i te świece się szybko wypalają. Nie wiem, jak ona się dostaje, czy tu jakoś spod szybia, czy niektórzy coś mówili, że ze zderzaka jakoś coś tutaj jest nieszczelne i tutaj się tam wilgoć i woda gromadzi. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, jeżeli wiecie, o co chodzi. Niektórzy też zakładają tutaj pokrywę od Volvo, bo do Volvo też szły te silniki. Co jeszcze? Świece warto sobie kupić oryginalne, bo pomimo nawet dobrych marek bywają z nimi problemy. Jeżeli kupujecie kable, to może weźcie ze sobą na przykład do sklepu te wasze oryginalne kable, które tutaj były, bo te główki często w zamiennikach tutaj wystają i to po prostu brzydko wygląda. Może też nie działać tak, jak potrzeba. Cewka w nich to jest tutaj taki dosyć słaby element. Jeżeli samochód wam przerywa albo ma problemy z odpaleniem, to już możecie celować prawdopodobnie, że to będzie właśnie to. Idziemy dalej. Kolektor dolotowy. On w odróżnieniu od kolektorów z 1.8 Durateka czy 2.0 Durateka, on nie ma tych klap wirowych, którymi tam sterują takie zaworki. Dzięki czemu się nie psuje. Nie ma z nim problemów, jest tańszy, nie psuje się praktycznie. A tam wam jeszcze nie powiedziałem, tu nie będzie widać, tam koło koła pasowego, czujnik wału, czujnik położenia wału, czasem też tutaj potrafi się wykrzaczyć, niewiele on kosztuje. Dobra, tutaj mamy zbiorniczek płynu od wspomagania, ja sobie to też wymieniłem, ten płyn od wspomagania, bo było już takie brązowe błotko, czyli prawdopodobnie nie był wymieniany nigdy. Tutaj mamy pokrywę zaworów, a pod nią wałki i szklanki. I tutaj muszę wam powiedzieć ważną informację, że luz zaworowy nie jest kasowany hydraulicznie i to jest zła wiadomość dla ludzi, którzy chcą gaz. Ja wiem, że ludzie jeżdżą z tym silnikiem na gazie, robią nawet po 100 tysięcy kilometrów tym na gazie, ale no, przydałaby się tutaj po pierwsze lubryfikacja, po drugie częstsza regulacja tych luzów zaworowych, czyli wymiana szklanek. W związku z tym, że pokrywa zaworów lubi się gdzieś w którymś miejscu tam przypocić w tym silniku, to zaleca się to robić bardzo dokładnie i pieczołowicie, dokręcać śruby momentem. Najpierw tam chyba było 3 Nm wszystkie, potem 8 albo 9, nie pamiętam, trzeba by zobaczyć. I stosować dobre uszczelki. Ja używałem uszczelek z firmy Erling i były one dobre. Co tam jeszcze, co tam jeszcze? Aha, wiem co jeszcze. Jeżeli zobaczycie wycieki spod samochodu, to tam przy skrzyni biegów jest taka plastikowa obudowa, w której jest wybierak zmiany biegów i tam pada często uszczelniacz i tam tędy cieknie. To jest po prawej stronie silnika. Jak jesteśmy przy silniku, to jeszcze wspomnę o sprzęgle, bo też w tym samochodzie musiałem wymienić, dlatego że już mi bardzo, bardzo szarpał przy przebiegu 250 tysięcy kilometrów, jak wszystkie te eksploatacyjne części zresztą. I też jak jestem o silniku, to wam opowiem o pompie paliwa, która to właśnie spowodowała, że zatrzymałem się obok Radomia na trasie. Noszę takie wrażenie, że ten sam człowiek, który projektował ten zamek, to projektował też dojście do pompy paliwa, czyli syn wiatru i kurzu, czyli Tuman. Bo w normalnym samochodzie tę kanapę się podnosi, tutaj jest zaślepeczka gumowa, ściąga się tą zaślepkę gumową i tam mamy dostęp do pompy paliwa. Sorry za bałagan, bo tu mój syn jeździ do przedszkola i babrałem się tam teraz w jakichś kałużach i tak to wygląda.
Dobra, tutaj czegoś takiego nie ma, nie ma zaślepki, nie ma jak się dostać do pompy paliwa. Wiecie, co robią użytkownicy? Mają dwie opcje na to, żeby wyciągnąć tą pompę. Po pierwsze, demontować bak od spodu, zbiornik paliwa i przez ten zbiornik to wyciągać, masakra. Jest to droga opcja. A druga to taka, że trzeba zdjąć kanapę i nożycami do blachy wyciąć otwór, przez który wyjmiemy pompę paliwa. Paranoja. W innych markach może być to normalnie, tutaj no nie jest. I to chyba na tyle by było o tym silniku. Jak chcecie coś dodać, to napiszcie w komentarzu, bo mi się wydaje, że tyle, co się w nich jeszcze więcej psuje, jeżeli chodzi o sam silnik. No tyle chyba. To są dobre silniki, idiotoodporne, wymieniać olej. Oleju nie biorą. Tak jak mówię, dużo palą, są wolne. Te szklanki trzeba regulować, cewkę wymienić, pasek rozrządu. No i tyle chyba. Napiszcie, czy mieliście jakieś tam przygody z nimi inne. A teraz przejdziemy sobie dookoła i omówię Wam resztę wad tego wspaniałego samochodu. Do Forda Focusa jest mnóstwo dodatków takich agrotunerskich. Ja też z nich skorzystałem oczywiście. Tutaj kupiłem sobie taką chromowaną kratkę całą zderzaka. W przypadku czarnych kolorów to ładnie wygląda, bo wersje titanium mają takie. No, a w przypadku mojego to nie za bardzo się wyróżnia i chyba trochę niepotrzebnie wydadę pieniądze. Drugim takim agrotunerskim wydatkiem są kierunkowskazy, które też sobie z Chin zakupiłem. Zaraz Wam pokażę, jak one pięknie świecą. Ładnie, co? Nie no, żartuję. Niektórym to się podoba, innym nie. Mnie się akurat podoba, bo tutaj wcześniej było takie paskudne światełko z żarówką. A teraz jest taki tuning zestaw. Teraz przejdziemy sobie w dół i co tu mamy? Auto kupiłem oczywiście na zużytych oponach, bo z tyłu były jakieś Chińczyki, z przodu chyba z 2018 roku, ale bardzo hałasowały, więc wymieniłem je na nowe Nexeny N-Blue Four Season, wielosezonowe, bardzo miękkie, też tanie są te oponki i generalnie jestem z nich zadowolony. Dalej to, co wymieniłem, to MacPersony z jednej i z drugiej strony, dlatego że pękła sprężyna i to tak śmiesznie pękła symetrycznie, że samochód po prostu się obniżył i nawet nie dawał za bardzo żadnych objawów tego, że jest pęknięta sprężyna. Pokażę Wam na zdjęciu, jak to wygląda. A kapnąłem się o tym w ogóle, jak wymieniałem tutaj elementy zawieszenia. Siedzę sobie, odpoczywam, piję kawkę i tak patrzę na to zawieszenie. Nagle wsadziłem rękę, bo coś mi się nie podobało w tej sprężynie. No i wyjąłem kawałek sprężyny. Poszedłem z drugiej strony i było to samo. A co tam wymieniałem? Wymieniałem tak, sworzeń wahacza, tuleje wahacza, łącznik stabilizatora i końcówkę drążka, czyli praktycznie wszystko, co może być przy tym zawieszeniu. Dalej mamy tutaj hamulce, oczywiście tarcze i klocki z przodu i z tyłu. Musiałem wymienić i został zacisk też zregenerowany. Ok, idziemy dalej. A, jeszcze bym zapomniał. Dekielki musiałem kupić, bo były zużyte. To może wreszcie wejdziemy do wnętrza. A we wnętrzu mamy tak. Zacznę od takiej pierdoły, czyli kolejna moja agrotunerska zabawa. Wymieniłem sobie na chromowane te krateczki wlotów, bo były bardzo brzydkie. Wyglądały jak jakieś, nie wiem, wyblakłe z kości słoniowej, a to fabryczne takie tutaj idą. Okropna sprawa. Kierownica ładna, poza skóry. Ale są też takie wersje Fordów, które mają taką gumową, paskudną, ohydną w dotyku i takiej na pewno bym nie chciał mieć i od razu bym ją wymienił. No i dochodzimy do nieszczęsnego licznika, bo tutaj ci, co mają Fordy, to albo mieli już awarię z tym związaną, albo dopiero będą mieli awarię związaną z licznikiem. Czyli znany problem zimnych lutów. Objawia się to tak, że pojawiają nam się albo takie kreski na wyświetlaczu zamiast wskazań przebiegu, albo zapalają nam się wszystkie kontrolki podczas jazdy, albo też
na przykład pojazd zwalnia podczas jazdy, przestaje reagować na pedał gazu, bo włącza mu się check engine, albo też mamy problemy z uruchomieniem, albo też po prostu są jakieś zakłócenia, brak komunikacji między tutaj sterowaniem tego licznika. Jakie są kody błędów co do zimnych lutów? Jak podepniemy sobie kompa, to możemy znaleźć takie błędy jak na przykład D900, co tam jeszcze jest, E510, U1900, U0155, jeszcze jest od komunikacji U0001 i 9681. Chyba dobrze zapamiętałem. I te usterki nie występują na stałe, tylko licznik czasami potrafi działać prawidłowo, czasami nie, czasami jak nam się ta sytuacja przydarzy, to trzeba go uderzyć, gdzieś tam każdy właściciel wie, gdzie trzeba uderzyć, albo czasami trzeba zgasić samochód na kilkanaście minut i on sobie ostygnie i zacznie działać. Naprawa tego licznika, tych zimnych lutów nie jest droga. Około 250 zł to kosztuje. U mnie, nie wiem, czy ktoś to robił, czy nie, ale jeszcze na razie nie wystąpiło. Rozsiadłem się na fotelu, ale muszę znowu wyjść, bo chciałem Wam właśnie opowiedzieć o tych wspaniałych fotelach. Wspaniałe jest w nich to, że można wymienić je na fotele od Focusa MK3 i to jest ich największa zaleta w sumie. Jeżeli ten filmik w ciągu roku zarobi jakieś 50 zł, to może kupię jakieś obsikane fotele od Forda Focusa MK3 i zamienię, pokażę Wam, jak to zrobić. Generalnie trzeba roznitować i przesunąć jeden uchwyt, także żeby fotel pasował w oryginalne otwory. No i zapinkę od pasa trzeba wziąć od MK2, bo jest z napinaczem, a tak to wszystko będzie pasowało, zestawik od Focusa MK3. Ale dlaczego się doczepiam do tego fotela? Firma Recaro robi bezsensowne i drogie fotele kubełkowe, żeby dobrze trzymały kierowcę w trakcie jazdy. Są bezsensowne w sumie, bo Ford, zobaczcie, jak to genialnie wymyślił. Dał takie gumowe paski na fotelach. O. I sobie wymyślili, że po co będą dawali te kubły tutaj. Wystarczy dać gumowe paski i one świetnie działają. Kierowca przykleja się w lato do fotela, fajnie odparzają plecy, w zimę są zimne, twarde. Mistrzostwo świata po prostu. Kto to wymyślił? Znowu pewnie wspomniany przeze mnie już dwukrotnie syn wiatru i kurzu, czyli sami wiecie. Dobra, gdzie się nie rozejrzymy, to jakieś wady. I kolejna wada tego samochodu. Po cóż ja tam nurkuję? Ano, nurkuję tam, dlatego że znajduje się tam filtr kabinowy. Ci, co mają Forda, to wiedzą, że trzeba odkręcić pedał gazu. Tak, dobrze słyszycie. Żeby dostać się do filtra kabinowego, trzeba odkręcić pedał gazu. Jest to dosyć upierdliwe. Jak ktoś parę razy robił, no to już daje radę. I filtr kabinowy jest gdzieś tam, jeszcze trzeba złamać sobie rękę w dwóch miejscach i wtedy można go wymienić. Nie mogło być tak jak w innych samochodach, że na przykład schowek sobie odginamy, tamten schowek sobie odginamy, ściągamy i wymieniamy filtr. Ale jeszcze gorsze są samochody pod tym kątem, także spoko. Na przykład gdzieś widziałem ostatnio taki filmik z serwisówki Cupry, gdzie trzeba zdjąć podszybie, jakieś tam najpierw elementy podszybia, potem całe podszybie, wycieraczki, coś tam potem jeszcze, żeby dostać się do tego filtra kabinowego. Także tutaj nie jest jeszcze najgorzej, mogło być gorzej. Cupra na razie wygrywa. Nie pamiętam, który to był model, ale któryś z nowych. Dobra, wejdziemy jeszcze do środka. I co my tu mamy? Radio, które ma jakąś tam słuchawkę, ale nie działają mi w nim rozmowy Bluetooth. Nie wiem dlaczego, nie da się połączyć z Bluetoothem. Można wymienić to radio za 250-300 zł, są Chińczyki i podobno fajnie działają te Chińczyki. Nawet jak mają tam 1 czy 2 giga RAM-u, to do podstawowych takich celów
się sprawdzają. Klimatyzacja w tym aucie, mam tutaj automatyczną klimę, działa bardzo dobrze. Oczywiście 2 miesiące po zakupie musiałem ją dobić, bo zaczęła wiać ciepłym powietrzem. Musiałem też odgrzebić parownik, zrobiłem sobie przy okazji ozonowanie. Co tu dalej? Gałkę też oczywiście musiałem wymienić i mieszek oczywiście też musiałem wymienić. Tutaj dalej mamy schowek, który jest twardy i niewygodny i rani rękę. Może nie rani, przesadziłem, ale jest taki nieprzyjemny w dotyku. Ale oczywiście to też można zmienić. Wszystko można zmienić, tylko wszędzie trzeba po prostu zapłacić. Ojejku. Schowek. Chyba nawet jest wentylowany ten schowek, ale takiego wielkiego schowka to jeszcze nigdzie nie widziałem. Zobaczcie, ręka mi gdzieś wejdzie, cała ręka do łokcia, nawet za. Także jest ogromny ten schowek. Dobra, przejdziemy dalej. Co tu jest jeszcze ciekawego takiego? Jeżeli chodzi o podwozie, to musiałem sobie też wymienić plecionkę wydechu, bo odpadła i się telepotała. Widać, że już ktoś wymieniał ten tłumik tutaj. To jest niedroga sprawa w ogóle, jak wszystko w tym Fordzie, ale już widać, że po tych 14 latach, tak, bo to jest 2010 rok, trzeba było większość wydechu wymienić i tak też było zrobione. Akurat plecionka została stara. A z tyłu to jak tu z tyłu. Miejsca na nogi trochę jest. Są korby. Czasem opada mi tylna szyba lewa, ta, muszę coś z tym zrobić. Dziecko siedzi dosyć tak. W mojej Skodzie Superb jest o wiele więcej miejsca. Znaczy, no nie ma co porównywać do Skody Superb. Ale tutaj też nie jest najgorzej. Jeszcze jak jesteśmy przy tylnych drzwiach, to często głośniki odmawiają posłuszeństwa z tego powodu, że tutaj kabelki nam pękają. Dobra, o, akurat kamera patrzy na dach. Tutaj jest ciekawostka w tych fokusach, że bagażnik potrafi przeciekać. I teraz niektórzy uszczelniają sobie lampy, niektórzy sobie jakieś tutaj... Czekajcie, otworzę w ogóle. O, będzie lepiej. Niektórzy sobie uszczelniają tutaj te elementy wszędzie, a w większości przypadków tutaj pod tymi relingami jest taka masa uszczelniająca, uszczelniająco-klejąca i ona kruszeje, czy tam pęka po prostu, kruszy się i leje nam się do środka samochodu, do bagażnika tutaj. Woda. To jest bardzo częsta przypadłość fokusów MK2. Bagażnik jest dosyć duży i ustawny. Tutaj mamy taką fajną roletę. Proszę bardzo. Mamy też miejsce na koło zapasowe. O, pełnowymiarowe. To jest pełnowymiarowe? Tak. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Tak to się prezentuje. Jeszcze muszę cofnąć się do klapy tylnej. Tutaj lubią się palić lampki, w sensie, że nie świecą, tylko zostają spalone, czyli się przepalają te lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Znaczek. Ciężko jest znaleźć Forda, który ma w tak świetnym stanie tylny znaczek. A jak wiemy, to jest bardzo droga sprawa. Co tam jeszcze, co tam jeszcze? Aha, tutaj jest taka klameczka. I ta klameczka też się często psuje. W tej klameczce psuje się mikrostyk, ale to jest też tania sprawa. Jakie są wrażenia z jazdy Focusem MK2 z silnikiem 1.6 Duratec 101 koni? A nie ma żadnych wrażeń. A tak naprawdę, no wszyscy mówią, że Fordami dobrze się jeździ, bo jest dobry układ kierowniczy. No i jest, ten samochód jest taki troszkę przyklejony, jest dosyć miękki, natomiast jest głośny, powyżej
110-120 km na godzinę jest bardzo głośno, bo tak jak Wam wspominałem, brakuje szóstego biegu i mamy tutaj absurdalnie wysokie obroty typu 4000 przy 110 czy 120, nie chce mi się nawet sprawdzać tego, ale uwierzcie mi, że tak jest. Co tam dalej? Jeżeli chodzi o przyspieszenie takie ze świateł, to zostaniecie na tych światłach ostatni. Nam się wydaje, że dosyć sprawnie ten samochód przyspiesza, że nie brakuje mu mocy. No ale jednak inne samochody szybciej przyspieszają. Co jeszcze z takich subiektywnych opinii? No na trasie, na autostradzie też pewnie wszyscy was będą wyprzedzali. A jak pojedziecie pod galerię Westfield Mokotów i wjedziecie na dach, to się okaże, że macie najgorszy samochód ze wszystkich. Ja tak mam. I się wtedy zastanawiam, co poszło nie tak, dlaczego jeżdżę Fordem Focusem, a w koło same BMW i Audi. No niestety taka jest warszawka. Jeszcze powiem słówko odnośnie silnika, że przejeżdżają naprawdę spore przebiegi, powyżej nawet 500 tysięcy km, jeżeli regularnie dbamy i serwisujemy. Jeżeli chodzi o części zamienne, to już Wam mówiłem, że są dosyć tanie. Zamienniki oczywiście, bo jeżeli chodzi o części kupione w autoryzowanym serwisie, to są abstrakcyjnie drogie. Ja wiem, że nie odkrywam tym jakichś cudów, bo zawsze części w ASO są droższe niż gdzieś tam w Intercarsie czy gdzieś. Tylko że są droższe, no nie wiem, dwukrotnie, a tutaj jak chciałem niektóre rzeczy zamówić, na przykład to sprzęgło, to tam chyba była różnica nawet z sześciokrotna. Także różnica jest ogromna. Na ile wystarczą te części zamienne, to nie wiem, no ale są tanie jak barszcz. Focus MK2 z tym silnikiem to jest auto dla ludzi, którzy nie kochają motoryzacji. Ja go kupiłem, bo potrzebowałem takiego wkoło kominowego śmietnika, żeby gdzieś tam dojechać do sklepu czy krótki kawałek do pracy, ale okazało się, że nie umiem go eksploatować. Nie umiem, bo prawilna jego eksploatacja powinna wyglądać tak, że jak kupujemy auto za 10 tysięcy złotych i większość osób tak robi, to jeździmy nim, dopóki nam się nie urwie koło. Natomiast ja chciałem z tego auta zrobić nowe, nawkładałem kasy. To auto teraz nie jest tyle warte, ile nawkładałem tych pieniędzy. I zastanawiam się w sumie, co z nim zrobić. Bo według mnie życie jest zbyt krótkie, żeby jeździć tak nudnym autem z tak słabym silnikiem. To, że ten samochód mnie nudzi, to jest oczywiście moje tylko prywatne takie spostrzeżenie czy zdanie wyrażone w sposób emocjonalny, bo on mi żadnych emocji nie dostarcza. On jest dla mnie za wolny, za mało komfortowy, no nijaki taki, za brzydki. Ale jeżeli ktoś szuka samochodu prostego, z tanimi częściami, takiej dawnej, dobrej motoryzacji, jeżeli chodzi o silnik, bo konstruowano go przy współpracy z Yamahą, no to myślę, że to będzie dobra propozycja. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie macie doświadczenia z Fordem Focusem MK2 albo z tym silnikiem 1.6 Duratec. To stworzymy w komentarzach taką bazę dla przyszłych użytkowników, żeby wiedzieli, na co się szykować. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Będzie o silniku m.in. 1.6 EcoBoost z Forda. Będą wszystkie jego wady. Będzie trochę o chiptuningu, będzie o czyszczeniu układu dolotowego w silnikach diesla chemią. No, będzie fajnie. Jeżeli ktoś wytrwał do końca filmiku, to też napiszcie mi w filmiku, wytrwałem. Trzymajcie się. Nareczka.